Dzień dobry! Witam bardzo, ale to bardzo serdecznie na kolejnym materiale na moim kanale. Tym razem drugi epizod z pierwszego epizodu Half-Life 2. Kurde, czekaj, wait. Drugi odcinek z... Half-Life 2, epizod 1. W każdym razie kontynuujemy tą gierkę. Ona przyjdzie? Chcę jej pomóc? No to jest straciła przytomność, czy jak? Jakieś wrażenie, jakby coś nie zadziałało, wiecie? Ja wczytam chyba wcześniej jeszcze trochę zapis. Ten jest za daleko, no. Może coś muszę zrobić, dobra, spróbujmy. Nie, dobra, jeszcze raz. Nie, no nie wiem, no. Nie, chwila. Ja sprawdzę ten. Sprawdzę jakiś guild może na szybko, żeby zobaczyć, co się dzieje. Patrzcie. Walkthrough. Low life, podziemie. No może, że low life to jest to. Kurde, no nie widzę, żeby... Nie widzę informacji dodatkowej. Okej, tutaj zrobiliśmy. Dobra. Lead Alex through the next of, set of halls. Chyba coś jest nie tak. Chyba coś jest nie tak, więc wydaje mi się, że musimy wczytać i zobaczyć, co się będzie działo, bo mam jakieś takie podejrzenie, jakoby coś było nie tak, więc spróbujmy jeszcze raz, może no trochę nadrobimy, ale tak będzie lepiej. Wydaje mi się, że coś tu jest tak nie do końca dobrze. Skoro tam mam prowadzić ją przez to przejście, to chyba coś powinno być innego jeszcze do zrobienia. What's in this copy we made, but they're not thrilled about us having it. You know, all things considered, we're not doing. Oh no. It's a stalker car. God damn, Combine. This is what happens to you if you resist. Or if you're just in the wrong place at the wrong time. You don't remember who you were.
Let's see where this train is headed. With any luck, we should be well out of the city before it's too late. Thank God we're not on foot. Dobra, teraz zróbmy taki pełny zapis. W razie czego... Okay z nią? Nie, no tu mieliśmy wyjść normalnie, patrzcie. Jeśli tu wszystko jest dobrze. Coś tu musimy rozkminić. Ale guild nam definitywnie nie tłumaczy niczego. Wieżyczka ping. Zablokowane. Przejdziemy, dobra? Że tu coś muszę zrobić jeszcze. Robić jeszcze? Nie wiem, co mam tu zrobić, powiem szczerze. Muszę zobaczyć te walkthrough, bo w całości. Bo ja coś tutaj ten. Full game. Godzinę 35. Dobra. Pan Bloxit. Byliśmy. Okej, tutaj tak. Tu już byliśmy.
Tutaj oni gadali, się zjebało. Okej. Okej, tutaj. On odciąga. Ona się chowa tam. On wychodzi, tak jak u nas, identycznie. I ona wyskakuje. Kurde, to jakiś skrypt nie zadziałał. Wiedziałem, no. O chuj złoty. Kurwa, no tak czułem, że ją potrzebujemy, nie? Fuck. Niedobrze. No, będę szybciej niej. Czy bliżej niej, przepraszam. Oh my god. Brace yourself. O! Jest! Jest! O, Jesus! Działa! Uff! Nie wiem, coś tam się spieprzyło. I teraz ona tu jest! What the fuck? Jak to się stało, że... Nie wiem, ale działa. Wiedziałem, że coś nie tak, wiedziałem. Okay. Well, this might not be as easy as I thought. We're in the same boat as the other evacuees now. On foot to a train station. Let's head for the surface. No i teraz ona to potrafi wyłączyć. Dwa razy, czajcie, coś za szybko, nie wiem, czy za szybko grałem, czy... Nie wiem, nie wiem, co się stało. Dziabaj go tam, dziabaj. No i teraz to działa, rzeczywiście. Okej. Okay. Za głęboko. Rozumiem. Tak podejrzewałem, że będzie. Widzieliście to? Górą sobie ją dałem. O lol, to działało. Nice job. Hey, and you found a gun. No znalazłem broń. Tak się jakoś zdobyło, że znalazłem. Kurde, na początku strzelałem może.
zombie. Teraz nie wiem, do komu iść, wiecie, bo tak w takiej ciemności to ja nic nie widzę. Ja już nie jestem królem tych ziomeczków? Okej, nie jestem królem ziomeczków. Doceniam. Doceniam próbę. Crap. Look out. It's got a grenade. Elo. Co, nie mamy tutaj robić nic? Aha, mamy iść dalej. Fuck, myślę, że ten pociąg będzie jechał dalej. O. Gnojku to się nie spodziewałem. Pewnie powinienem. O, jak mu kopnęła. To jest ciemne, nie lubię takiej ciemnej lokacji, nic, nikt nie widzę. Ja też nie nagle ich, spokojnie, nie przejmuj się. Widzę to, że sprint zużywa tą samą energię, co latarkę. No bro, nie błagam. Co za kurwa, no. No co za gnój. Ja cię kurwa nienawidzę, ty. No nie mam, nie mam, nie mam strzelby, dlaczego niby? No ja pierdolę to! Ja jebic! Good idea, Gordon. No, I wouldn't have thought you could plug up the burner that way. Thank you.
Ja zgubiłem ten. Ja zgubiłem strzelbę. Jak mnie podnosił ten gościu, co? Sami poczyszczą. Mnie ta nora wkurzała, ja pierdzielę. No nie mogę otworzyć, bo cały czas się coś pojawiało. O nie. O nie. Problem rozwiązany. Nie można tu użyć. Nie można tu pobiec. Drugie gniazdo gdzieś tam. Czyli jedno gniazdo powinien już tutaj dawno zablokować, tak? Pewnie tak. Dobra, załatwieni. Podkurwione są, że nie mogą nic z tym zrobić. Teraz? Co jeszcze? Kurwa no, po prostu... Tu... Który, no? Jeszcze? Ale kurwiające, no. God damn it. Chodź taki mrówko gówno i mnie wkurza, no. Nic nie może zrobić, tylko będzie mnie denerwować. Czyli tutaj musimy iść, tak? Ja już wszystkie zasłoniłem, a widać jeden był taki boczniak rozsiany, że się nie udało jeszcze zasłonić.
Okej. Okay. You're lucky you've got that hazard suit. This water's nasty. Trochę dostałem w pierdziel, nie będę kłamał. Jeszcze trochę? O! I don't believe it. An actual elevator. I would have settled for stairs. I've worked with electricity a time or two and I'm... Kurde, ale wiesz co jest problem? Problem, że światło nie widzę. Okej, okay, tam gdzieś ktoś. Okej. Okay. Teraz ten kabelek idzie. Nic nie widzę. Ten kabelek to tędy, tędy. Hey, I hear the elevator. It's moving again. Oh, and here comes trouble. Jedyny mam latarkę? Może tu coś płonie, to jest światło chociaż. Płonące zwłoki, zajebiście. Winda jechała w ogóle. Co to ta winda powstała? Nie wiem. O, widzę, że kolejny rozdział, więc tutaj zakończymy odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, no i siemanko, cześć, 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 cześć. Dajcie komentarze, dajcie kciuki w górę i trzymajcie się, hejka, naklejka. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko. Aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie
żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostanie wspierającymi według waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, który spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.